Jesteśmy na płycie głównej Torwaru, czyli na takiej, na takim terenie, gdzie faktycznie rozgrywa się najwięcej, gdzie jest scena główna, ale oprócz sceny głównej zapraszam Was na spacerek. Na spacerek mianowicie jest na przykład stoisko Intela, które zaprasza na Intel Extreme Masters w przyszłym roku, 13 do 15 marca. A właściwie nawet 12 do 15, bo przecież będzie dodatkowy dzień dla mediów, jest FIFA w proporcjach dziwnych 4:3. Nie wiadomo dlaczego, bo niby jest widescreen, zobaczcie, 21:9. Dobrze, mamy stoisko Sprite'a, na którym jest Sprite. Pani rozdaje Sprite'y, pokażmy jak to pani robi z gracją. Uwaga, uwaga i jest. I teraz opisz smak. Szybko. Smakuje jak Sprite. Tak myślałem. Dobrze, lecimy dalej. Jest jak zwykle kolejka oczywiście po darmowe rzeczy, czyli po darmowego Sprite'a. Jest stoisko Mateusza Grzesiaka. Zrobię sobie zdjęcie z Mateuszem Grzesiakiem. Ominęliśmy stoisko Buddha Play, które pojawiło się na PGA 2013, pojawiło się na Hall of Games. Podobnie są te same dokładnie pufy, co były ostatnio, ludzie sobie lubią na nich siedzieć. Jest FIFA, jest jakaś gra wyścigowa, nie powiem która, bo jest za dużo ich teraz na rynku aktualnie. I jest ten fajny dostawczak, w którym jest naprawdę bardzo przyjemna i przytulna atmosfera, ciemno jest. Ludzie żyją w cisku, nie mają tutaj dostępu do tlenu, oczywiście grają w CSA GO. Jak się żyje w ścisku? Dobrze. Tak myślałem. Dziękuję. Jak ci się podoba? Bardzo, bardzo fajnie tu jest. Dlaczego? Bo mogę się spotkać z youtuberami. Ruszamy dalej w naszą wyprawę. Oj, przepraszam bardzo, w naszą Unexpected Journey. Było śmiesznie, bo... Są ludzie, jest dużo ludzi, jest naprawdę masa ludzi, których zaraz oczywiście spytamy o to, jak im się podoba cała impreza. Jest whatever i jest ta główna scena. Trudno ją będzie objąć w kadrze, ale to jest właśnie... Nie jest jakaś super duża, w tym momencie jest panel pranksterski, że tak się wyrażę, chociaż nie do końca wszyscy tam są pranksterami na tej scenie, ale to pozostawmy już. Tak wygląda ta scena i to jest w sumie główna atrakcja tutaj tego festiwalu, myślę. Jest whatever teraz, jak mówiłem wcześniej, no i sobie gadają, jest bardzo fajnie. Zaleczy unikać policji, po pierwsze, tak jak kolega. No i cóż, są Karol Paciorek i Włodek Markowicz prowadzą właśnie ten panel. No więcej nie mam co do powiedzenia, bo po prostu musielibyście tu być i oglądać to, co się dzieje na tej scenie, jeżeli was to po prostu interesuje. Więc tak się prezentuje płyta główna, wszystkie główne atrakcje na Orange Video, Facebook, LiveTube. Dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się, na razie. Yeah.